Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z M-Krika. W dzisiejszym odcinku muszę mu słomę wyjść, włączyć. Gdzie to było? Nie wiem właśnie, gdzie to było, muszę szybko to zobaczyć. Ale ja nie chcę, żeby on mi... A, tutaj. Ty, Kasper, bo mam ten licznik po to godzin, nie? Mów dalej. Jak go przestawić na bok? Jak na bok? No przesunąć go, bo praktycznie po środku jest. W sensie? No pośrodku. O, dobra. Dobra, trzeba zwieść ten rzepak 30-30 litrów. Właśnie, wiem czego. Trzeba maszynę odpalić, żeby było widać. Już wiem teraz. Tego, żebym nie puścił kombajnika. Ustawienia narzędzi. Tworzenie pokosu wyłączone. Dobra. Teraz wysypywanie, czy tu jest ustawione, czy nie. Aktywne, aktywne. Wracanie wolne. To nie to. Ruszenie. Dobra, wiemy, jak to się robi. To jest nieaktywny. Aktywny, dobra. Samoczynnie jest włączony. Zapomniałem puścić przed odcinkiem kombajnika, tak? Stopy w pracę. Prace polowe tutaj, o. Ostatnio na kursu. Dwa kółka sobie zrobimy. Obrót oczywiście, genery, kurs. Jogi. Kasper, zobaczcie na tym. Na necie, macie. Gdzieś jest Real Mood. Nie ma takiego modu. A był do 19, nie? Chyba był. Bo wiesz, o co mi chodzi, że to topienie się takie. Że koła się topiły. Jak deszcz no padał. No to ten mod jest do 22. Jak on się nazywa? No, Rea. Jak? Rea. Jo? To muszę zajrzeć. No i wjedziemy tutaj. I trzeba temu postawić. Case'owi przyczepy. Rea, jo? Jo. No case'ik też musi na coś sypać. I potem... Kurde, promocji nie ma. Zobaczymy. O, zrypałem, bo miałem to skręcić. On ma na lewo wysypanie, dobra. No to grzejemy. No wpisałem Rea i co? I co, nie ma? No na modchubie w grze nie ma. Może inaczej się nazywa, nie wiem. Dawaj, rządy, dawaj. Ogień. To też ciekawego, kurde, coś pisał? Nie, inaczej, to trzeba czekać. Sprzęt zimowy, zbiornik, silosy. Różne. Domy rolnika, fabryki, punkty sklepu, szklarnie, generatory, ozdoby. Rozgrywka pewnie, co? Pewnie tak. Start from zero, co to jest? Aha. Piątek 23 grudnia, 23, no, 23 jest. To zarobiliście, że jest 23, a odcinek był. Jeszcze przed Wigilią. Pixty to nie. Ty, a wiesz, że za godzinę będzie Wigilia? Co będzie? Za godzinę będzie sobota? No. No i Wigilia będzie? No. Karpia opierdolić na stole, którego nie ma. To. Nie wiem, kto nam skandal wyjechał.
Jest Realmut. Wiem. 19 jest. No to 19, ale 20 wieki. Jest, ale V1. A ja chcę V105. Dobra, przyczepy podstawione. Ja się zastanawiam, co ja mam robić. Jak jest, się nazywa mod na zakopywanie się? Stwórz pracę. Pracę ekonomiczną, pozycja na polu. Podejrzewam, że nie będziesz. Fizyka gleby, o! No generuj już szybciej, dobra. A to mi 50% dopiero. Strasznie dużo traci na tych nauratach tam. Zapomniałem o tym, co tejże Makarni dojechał. Bo ja go przed odcinkiem puściłem, żeby tu dojechał. Żeby już na odcinku to od razu rypał. Pole rzepaku, powiem w sumie, to mogą skosić je. I teraz pytanie, co ja będę robił w tym odcinku. Bo ja chyba kredytu już nie mogę wziąć. Mogę chyba. Mogę. Tylko co ja bym za ten kredyt mógł zrobić? A, bo pola kupiłem do tego, gdzie kredyt blokował. Chyba save był wyłączony. A jak nie save, to dzień na pewno był skipnięty. Myślę, co ja mogę kupić sobie za te kasę. Bo na promocjach nic nie ma ciekawego. Pokazywałem to nawet w ostatnim odcinku, że nic nie ma. Chciałbym pole jakieś powiększyć, ale no nie mam ciągnika chyba do pluga. Stop dupie to mam. Backupa trzeba ten mod na zakopywanie, albo jest praktycznie tylko, że tylko błoto spod kół leci. Wiesz, takie jak że się brudzi, albo jest kurwa taki, że się po ramę zakopujesz. Jo. Jak po ramę się zakopie sam, to kto mnie wyciągnie kurwa to? Abraham Lincoln? Kto? Może 6 erby sobie kupić? Czysta koni. Czy no nie wiem. Chipy, 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 odruchania mam za kwasy. John Deere zaraz będzie miał pełno. A tutaj jeszcze pewnie siano leży. Unik jest to iść na wczasy. No pewnie, że tak. A ja mam prasę w ogóle? Oczywiście, że nie. Chipy, 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 odruchania mam za kwasy. Oczywiście, że nie mam prasy. Na tej stronie. Ale okrągło cię kwadratowe. Kwadratowe chyba. Więc na pewno kwadratowe. Dobra. To w sumie taki niespodziewany nabytek. Po pierwsze muszę zobaczyć, ile uda mi się kredytu wziąć. Bo to jest najważniejsze, bo może by tego John Deere'a faktycznie kupił. 6R, a potem 7 chcę dokupić. Prasa też za 100 tysięcy będzie, nie? Kosztować. Dobra, 500 000 mi wystarczy. Znaczy nie kredytu, tylko tego. Nie będę mojego 70 000. A, bo ja mam ten posiadany wszedł, dlatego mówię, co tak mało pojazdy. Co Bert wypisuje na swój kanał spierdolony jego. Dobra, cyk. Konsola odłacza, nie? Tablica rejestracyjna, oczywiście, że tak. Koniec.
The Forest. Utonąłem pod wodą, znaleźliśmy Fedu. A czemu ty grasz Santerow The Foresta? Milczor 12. Co? Jak sam? Co mam grać? Nie. Z kim grać? Z Michaelem grałem. No bo to, aha, bo dobra, bo to stary, stary ten. Stary odcinek na tym, na odcineczkach mi się chyba pokazał. Te Borgi? No piany na pewno nie. Werdesteiny, dobra, kup. Dobra, jakąś prasę jeszcze trzeba oddać. W szkole mamy takich jednych, nie? Że są trzy dni razem, nie? I oni się boją do tego przyznać w ogóle. No, okej. Okay. Zjeby jebana. Co ci mówię? A to jakaś tajemnica jest, czy co? No. Bo tej dziewczyny brat się nie może dowiedzieć, bo do tej samej szkoły chodzi. I jakby się dowiedział, że oni siedzą razem, to ten koleś by tak dostał w pierdol, żeby się dziwił. Okej. Okay. Oni na tego kolesia gadają Baksiu z długimi zębami i brudnymi palcami. Fajnie się tam bawicie. Tak. A przez przypadek sobie wziąłem tak 500 tysięcy kredytu, nie? I sobie kupiłem nowy nabytek. Wiesz, ile ciapek spala? Litrów? Na 100 kilometrów? Nie. 1000 litrów. Przy 25 tysiącach obrotów. 25 tysiącach obrotów. Czyli 2,5. To ile? Jak tylko na czwór... Przy 2,5, a jak na czwóreczkę zrzucisz, jest 2000, to tylko 500 bierze. Okej. Okay. Jak się na wstecznym leci na piątce, to już wciąga tylko 100. A ty tak dziwne, nie? Jak na ciapka. Jo. Wiesz jakie? Co jest? Czemu ma tyle FPS-ów? Przez to, że się film przeżywa? Przez to, że się bardzo mało miejsca na blisku, czy co? Co jest? Czemu ja mam... Mogę wam to pokazać? Mam 12 FPS-ów. Czy mi się grafika w tej grze zmieniła, czy co? Czemu ja mam 12 FPS-ów? Aha! Dobra, bo ten, bo John Deere jedzie. Bo John Deere jedzie do tego. 53 litry teraz bierze na godzinę. A na 100 km 1000 prawie. I to z sadzarką, a jakby z pługiem? 140, czyli muszę te kredyty jeszcze dobrać. Aha! No to sobie poprasowałem. ...108. Dobra, wiecie co, zrobię taki nielegalny trik. Ale sobie później usunę to. Dodam sobie 40 tysięcy, że bo ja miałem tą łąkę. Ja ją sprzedałem, ale ja później jak zarobię te 40 tysięcy, to ja oddam to. Przestawiłem sobie ten licznik motogodzin. Niech mi się to szybko zapisze, bo... Ciapek ma 88 stopni, tak w pipę dostał. Jest, jest. Dobra, może te 220 robić. Ale jaka to będzie pojemność, bo tam w tych dużych chyba 9 ton było. Ty, no zarąbiście się granie. 20 FPS-ów, ale mi kompo zlagowało, fest. No jak jest 7 ton będzie.
Muszę zobaczyć, że faktycznie te duże belki mają 7200, coś takiego. No ja też się tu pozabijali. Chyba najszybciej będzie John Deere'a przesunąć. Dobra, dawaj szybciej kość to, bo ja muszę mieć już tutaj pole skoszone. Może przez to ja mam tak mało FPS-u, że cosplaye latają. Wręcz na pewno. Dobra, to jeszcze jedno kółko i będzie skoszone. Teraz muszę zobaczyć, czy będę miał więcej FPS-ków. To nie mogę wywalić się. Czy mi się ustawienia graficzne zmieniły, czy jaki ciu? Nie wiem, ja muszę później zobaczyć. Bo na LM... Na czym? Na Hoytballeru nie też miałem tylko 20, znaczy 20, cały czas po 30 FPS-ów. Ja chciałem te belki w ogóle zobaczyć, a w ogóle zacząłem robić co innego. Jak zwykle. Ile te belki mają pojemności? Te wielkie. Siano, 9000 litrów. Dobra, to będę robił te. Tutaj siódemki, bo trzeba trochę ten. Nie wiem, że trochę więcej kiszonki będzie używać się. Częściej będzie akcja kiszonka robiona. Więc na spokojnie. 17 FPS-ów przestało, czy nie będzie. No trudno, no. Ile mamy? 17 minut. Dobra, w sumie taki trochę nie planowałem ten odcinek. Prasowania siana, ale no nie mam innej roboty. Ogólnie chciałem kosić. W sumie dobra. W kolejnym odcinku będą sobie tutaj John Deere będzie sobie kosił dalej. Tutaj i tutaj będzie pewnie Case kosił. Mi się wydaje. Nie wiem. Ale pewnie John Deere to obskoczy, bo on ma 9 metrów była chyba. O kurczę, ty. To nie jest nawet jedna. To nie jest nawet 1/3 pola zasadzone. A co, ty ziemniaki sadzisz? No. Się dobrze czujesz. Ty, no ale jak ma być 17 FPS-ów, no to ja będę musiał sobie grafikę zmniejszyć. Tak z głupoty, wiesz, bo nigdy nie robiłem ziemniaków. Bo coś mi się na stówę przestawiło. Albo już, nie wiem. Albo tak kurpę mi zlagował farminga. Nie wiem, muszę to później sprawdzić. $40,000 muszę odjąć sobie później. Ale teraz nie odejmę, no bo nie będę mógł pracowników zatrudniać, ani cosplayów. Więc nie mogę odjąć tych kasy. Dobra, ja w kolejnym odcinku mam... sezarkę od tego, bo kurwa ten ciapek pierdoli więcej paliwa niż to sadzenie warte. Ale w kolejnym odcinku wam to pokażę, jak odejmuję kasę. Chyba, że kolejny odcinek będzie od razu nagrywany. Lody, lody na śmietanie, helm poliże i mu stanie. Dziesięć, 15... 18 000, coś takiego muszę powiedzieć, że co robię. Za kultywatorowanie. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Myślę, że nawet spoko. Dobra, wiem, że Case skończył robotę, więc dlatego ja go tutaj zaraz przejmuję szybko. Niech on mi tu zaraz szybko kolejne pole kosi. Bo czas jest najważniejszy. Pozycja na polu, walniemy sobie tutaj. Nic nie zmieniam. Tak jak jest. Generuj kurs prasy polowe i ogień.
Generalnie, bo nie widzę. Ja, jest. A tyle to chyba kombajn powinien sobie ogarnąć, że przyczepa jest na tym polu. A jak nie to na drogę, to tak postawię, po prostu przyczepa i będę w nim. Ale fajnego rogaza. Dobra, tutaj trzeba puścić go. Czyli nie daj mi to życie, że ja mam 20 metrów w tejże. Trzeci punkt, dobra. Wezmę tego Jendera jednak, przystawię go. Ty, 12 to z takiego małego pola dał. Są trochę więcej niż 12. Nie pamiętam ile... Nie, sobie zapomniałem zażyć ile ma zbiorniku. Ale tam dużo nie miało, tam jak chyba 4 tony na stronie. Czyli nawet jeżeli 4 tony, to by było 16 ton z takiego pola. A gdzie? On tam tonę miał. Tam tonę w zbiorniku miał. Nieważne. To miał tonę, to byłem mały. No ale co mówisz? Może lepszy? Walnąłem, że też nie? No pewnie, że walnąłem. No dobra, niech przyjedzie. Nie chcę ci teraz całego pola zapać. Trzeba iść do przodu na M-kliku i nie tylko na M-kliku. Do tego biorę kredyt na maksa, jak się da, z tego co widzicie. I szukam okazji, żeby kupić tani sprzęt. W sumie ten to tak z przypadku sobie wpadłem direkt. Bo nawet nie wiedziałem, że będę w ogóle robił odcinek. Znaczy, no, że ja będę taką robotę robił. W sumie taka trochę nieplanowana to. Prasowanie siana, ale to nawet dobrze, bo tak na spontanie odcinek wyszedł. I ta robota, więc... Jestem zadowolony. Szkoda, że nie mam tego, kurde, zapomniałem sobie wrzucić inspektora. Bo kurde, artysta dał mi inspektora i używał na swoim save'ie. A ja sobie zapomniałem. Mam go w modach, ale zapomniałem go też rzucić. A, bo to nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać. Bo byłem... Który się tam zablokował znowu? Kasper Ziemniaki bez wała nie wyjdą? Bez czego? Bez wałowania. A czemu mają nie wyjść? Nie wiem, to się pytam, bo piszę, że wymaga wałowania. Co to z tego? Nie musisz przecież wałować, jak nie chcesz. Wałowanie ci tylko daje 2,5% chyba, albo 5%. Ale chyba 2,5%. Więc nie wiem, jak chcesz. A, dobra, na łąkę miałem biegnąć. Dziś wiem, że dziś miałem biegnąć, ale nie wiem. Oj, bo ci powiem od chuja schodzi przy wysadzeniu. O, 24 minuty, więc akurat jak to sprasuje, będzie można tutaj zakończyć odcinek. No zanim to sprasuje, to jeszcze z 5 minut zejdzie. To są 3 długie poprasy. I wtedy jakieś tam 3 krótkie zawijasy. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Truk nie odpisuje. Pewnie muszę trwać. O, trzeba snapa wyłaczyć. O, w aucie siedzi. Okej. Dobra, następny snapik. Ten jeżdżą tam 23.10. Jak jest 23.20 już.
Jest bez trzecie 10. No na stapie. Ile czasu temu to było wysłane? No 10 minut temu. No właśnie. No ale nie otwierałem wcześniej, tak? Więc co się próbujesz? I jedzie zapracowanie. Nie ma to tamto. Minuty na odcinku też lecą. Więc jak to spracuje, to akurat będzie to 30 minut, więc... Idealna pora, żeby skończyć odcinek. A ja po odcinku będę musiał dalej sobie kroczyć tutaj. Nie skarbiały, tylko wzrost. No tak to ja nie wykręcę. No nie mam bata, że tak wykręcę w miejscu, więc... Muszę zrobić tak. A te kostki to sobie poza cię nie pozbieram. Albo zrobię dodatek do kolejnego odcinka na przykład. Właśnie chyba sobie ogarnę tego Lizarda, takiego do tworzenia pól, co miałem, co mam w 19. Chyba nim będę pola tworzył. Będzie to dużo wygodniejsze niż pójdę. A pług sobie tylko zostawię do orki po kukurydzy. A może i burakach. Kurde, bo ja zamiast iść w firmy, to ja ładuję w maszyny i w maszyny w sumie. W sumie w maszyny i w pola ładuję. Pola już trochę mam, więc myślę, że teraz można przystopować teraz polami. Na sezon 2. Kupić młyn. Zrobić pełno mąki, kupić piekarnię, robić chleb. Chyba pół na pół posieje, wiesz? Kacper, pół zasadzę, a pół zasieje. No kurwa, widzę, że tych piroków będzie za dużo chyba. No jak tam chcesz, ty musisz wiedzieć. I co, fajna ta mapa Sokole? Jo. A co, bo jesteś pobierał? Nie wiem, a co? Może bym sobie zagrali kiedyś we dwóch na niej, co? Może kiedyś. No małe maszynki. No to tak jest. Problem. Przynajmniej taki ten Lizard będzie kosztował. Ten taki co mam w 17, już w 19. Nie wiem, ile on będzie kosztował, więc... Na razie nie stać mnie. Dobra, zrobimy tak. Będzie sprasowane. No tak, przecież tu nie ma. Chyba, że tego. Zrobimy sobie jakiś taki przerywnik jak z krukiem. Wiesz o co chodzi? Jaki przerywnik? No, że jak nie będziesz grał na przykład z krukiem, to sobie możemy taką poboczną zrobić. Że jakieś ustalone dni tylko będziemy grać albo coś. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem. Dobra, skończyłem pracować rano. Bo już cień wszedł, to już mi się nie podoba. Tak, ona świetlona musisz być. Dobra, także same się nie rzucą. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, czy podkreślałeś 29 minut, więc akurat pasuje. Na razie trzymajcie się, cześć. Pa, pa.